Analizując taktykę, dostrzegłem miejsce, gdzie krzywizna czasoprzestrzeni staje się nieskończona. A to oznacza tylko jedno. Laga na Robercika i jesteś zwycięzcą. A ty otwórz koń to... Yeah! Dzień dobry, dobry wieczór! Witamy serdecznie w najmniej obiektywnym programie o polskiej piłce nożnej. Czy szurujemy jeszcze pod nie? To zależy. Od czego? Od tego, czy mówimy o rankingach, o pucharach, czy... Czy? Czy PZPN-ie. A co tam jest? Tam walimy ryłem o muł. Na futbolu. W dzisiejszym programie, jak zawsze, Daryja i jej gość. Segment na zmywaku. Czesław Michniewicz i jego Czesiokiem. No i pytanie od widza. Zaczynamy od podsumowania rundy jesiennej. Ekstraklasie. Pasjonująca walka żółwi w pogoni za Śląskiem Wrocław. Malinowe nosy mistrzem jesieni. W poprzednim odcinku jakiś fan Justina Biebera pewnie zwrócił nam uwagę, że za mało mówimy o Jagiellonii Białystok. Proszę bardzo, Jagiellonia w ostatniej kolejce prowadziła z bardzo mocną Puszczą Niepołomice. Po pierwszej połowie 0-3, by odjebać AC Milan i zremisować 3-3 i stracić punkty do lidera. Brawo! Brawo! Zadowolony? Na pewno jest. Nie ma za co. Zakończyła się runda jesienna, ale zagraliśmy jeszcze dwie kolejki awansem. I kto awansował? Zagraliśmy awansem, by szybciej zakończyć sezon. Bo? Bo nadal łudzimy się, że pojedziemy na Euro w Niemczech. Co za gówno. A propos gówna, nasza od lat latająca dziennikarka Daryja rozmawiała z kimś ze związku odnośnie ostatnich doniesień i kolejnych afer. Andrzeju i Tomku, dziś rzeczywiście jesteśmy na dnie, czyli w samym PZPN-ie. Moim gościem jest człowiek, który chyba już jako jedyny został po poprzednim prezesie. Generalnie sekretarz, pan Łukasz Wachowski. Dzień dobry. Panie Wachowski, znowu się szambo wylało. Nie, wszystko jest dobrze. Ale redaktor z Rafał Stek z Wyborczej napisał artykuł, w którym opisał obecnego prezesa pod wpływem i w oparach alkoholu. No i? Nie przeszkadza to panu? Ale to nie o mnie. Ale o związku. Aha, rozumiem. Czy związek zamierza podjąć jakieś kroki w tej sprawie? Jakie? No nie wiem, jakiś pozewik, odpowiedź, albo disco imprezka, bibka. Szukamy. Rozwiązania? Nie, szukamy jakiegoś zaprzyjaźnionego dziennikarza, z którym jeszcze można to jakoś wyjaśnić. I? No i na razie jeszcze szukamy. Aha, moim państwem gościem był tak ogólnie generalnie sekretarz PZPN, jeszcze Łukasz Wachowski. Jeszcze? Dziękujemy Daryja, jak zawsze... Półprofesjonalnie. Czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Tomku? Czego? Jakiś komentarz do tego wszystkiego? Oj, będziemy to jeszcze długo zmywać. Skrobać paznokciami. Będzie smród. Kolejny stały segment naszego programu... Na zmywaku? Tak jest! Sprawdzamy, jak sobie nasi radzą za granicą. Na zmywaku! Wyjechał i przepadł. Dziś zobaczymy, jak radzi sobie w Belgii nasz niedoszły reprezentant. Lubański? Skóraś. O, to nie pamiętam. Michał Skóraś, podobno gra w Club Brugge. Gra? No ogólnie ogonki, zazwyczaj na ławce lub poza składem. Wspaniały wyjazd za granicę. Rozwija się. Ale czy na zmywaku? No, czasami wyjdzie na salę posprzątać podłogę. Masakra. Na zmywaku. Wyjechał i przepadł. Zanim wrócimy do podsumowania Ekstraklasy, jak wspomnieliśmy na poprzednim odcinku, Dno Futbolu ma nieograniczony budżet. A nasz stały ekspert zaprosił specjalnego gościa. Czesiokiem? Czesiokiem. Okiem Czesia. Dzień dobry. Tu Czesio. Czesio dziś zajmie się takim żartem, jaki zajebali sobie włodarze klubu z Poznania. Lech zwolnił tego Broma i zamiast zatrudnić fachowca, takiego jak Czesio, wybrali trenera z OLX-a. Ale spokojnie, Czesio rozumie, że mogło Lecha nie stać na fachowca, ale k***a rumaka? Czesio rozumie, Poznań, ciułamy Złocisze, ale k***a rumaka? Czesio dziś zaprosił specjalnego gościa, by pomógł nam zrozumieć ruch Lecha Poznań. Czesia dobry kolega, Jose.
Czesio ma wielu znajomych, co się na piłce znają. Jose się zna, prawda? Kie? No dokładnie. Dziś, Jose, próbujemy zrozumieć, czy Rumak to dobry wybór dla Lecha, czy niedobry. Jose, czy rozumiesz właściciela Lecha Poznań, że woleli zatrudnić tymczasowego Rumaka, a nie czystego Czesia? You know intent. No dokładnie, Czesio też nie rozumie. Tyle nas łączy, Jose. What? I am Jose Mourinho. A ja jestem Czesio, a to było... Okiem Czesia. Kurwa, mocne. A, widzi? To się nazywa budżet, a nie jakiś ciłaniak w publicznej. Panie Czesławie, jak zawsze... Półprofesjonalnie. Czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Wracamy do naszej kopanej. Przed nami przerwa do lutego. Zobaczmy, jak wygląda tabela jeszcze raz. Na czele Śląsk i nikt ich właściwie nie goni. Jagiellonia? To już ustaliliśmy. Ano to. Legia chciałaby, jeszcze nie wie jak. Na dole tabeli to raczej trzeba dzwonić niż trenować. ŁKS i Ruch? Wracają do strojów sprzed roku. Krakowia niestety straciła swojego najlepszego gracza, czyli prezesa Filipiaka. Spaść chcą bardzo Korona, Wolfsburg Poznań, Puszcza, Piast, Widzew i Stal Mielec. Dokładnie. W klasyfikacji strzelców bez zmian. Bramkę dodał Erik Expositor. W klasyfikacji kanadyjskiej nadal nie ma Kanadyjczyka w pierwszej dziesiątce. Bez sensu ta klasyfikacja. No ktoś ją wymyślił. Na koniec programu wprowadzamy kolejny stały segment naszej audycji, czyli pytanie od widzów. Cementarze. Cementarze. Słuchaj, nie pamiętam, żebyśmy byli na ty. Czyli wasze betonowe komentarze. Spośród setek tysięcy nadsłanych kartek na naszą skrzynkę pocztową wybraliśmy jedną. Tak się wyjątkowo składa... Czysty przypadek. ...że jest to pytanie od naszej stałej widzki, Justyny Pawliczak. Czysty przypadek. Tak. Justyna Pawliczak pyta, czy trener Szwarga dotrwa do przyszłego sezonu? Ale... No dokładnie. Jak? Skąd, Justyno? Ale jak? Skąd, Justyno, my mamy to... Kurwa. ...wiedzieć? My jesteśmy tylko ekspertami. I tak daliśmy maksa. Jak zawsze. Półprofesjonalnie. Czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. No. Futbolu.